No i tak, robimy taki eksperyment. Wszystkie dyski, jakie posiadam, w sensie każdy rodzaj, bo różne kolory ich jeszcze mam, inne. Zobaczymy, jak na okrągłej końcówce będę się zachowywać na arenie z Googlesów. Trzeba kamerę dobrze ustawić. Przez to, że jest okrągła końcówka, to dysk jest najstabilniejszy z tego, co eksperymentowałem. Mamy do porównania Wizard Arrowa. Chociaż przedtem podczas poprzednich eksperymentów tak nie robił. Trzymał się raczej środka. Dobra, już nie ma co przedłużać. Następnym dyskiem będzie ten. Zapomniałem już trochę, jak się nazywał, ale chyba Transworld. Dobra, starczy mu. Teraz ten rycerz. Też zapomniałem, jak się nazywa. Knightlands. Albo Knightshield. Coś takiego. Teraz będzie ten Knightlands albo Knightshield. Temu już podziękujemy. Jeden z moich ulubionych dysków. Nie dość, że ładnie wygląda, to jeszcze taki dość defensywny. Teraz Hell Chain, czy jakoś tak. Najbardziej agresywny dysk. Psuje inne dyski. Robi w nich dziury, utwory. Sam też nieźle dostaje. Zobaczymy, jak sobie poradzi. O dziwo, trzyma się dość nisko. Tamte się wybijały dość wysoko. Jeszcze raz. Może za słabo puściłem. Nie, tak samo jest. Ciekawe. Następnym dyskiem będzie Shark Edge. Też bardzo fajny dysk.
No ten Hellstein bardzo fajnie się zachowuje na tej arenie. No niestety nie ma co przedłużać. Teraz szarpiec. Wow, no, stabilny. Na początku. Następne będzie Cobalt Drake. Ładnie się kręci. I teraz będzie Dranzer pomalowany farbkami. Dziwne, że jeszcze nie zrobi innych dysków. Szybko znalazł się na środku. No to jeszcze bonus. Hellchain na flacie, który od niego był. Ona chyba oryginalnie jest na jakiejś innej końcówce. No i na razie to tyle. Trochę temat Blue Blade'ów mnie już nudzi, bo nie za bardzo te X-y są jakieś takie ciekawe serie. Ja przestałem dawno oglądać, czekam aż się nazbiera odcinków. Kupiłem jakieś nowe MQ i dopiero przyjdą.